Najlepszy sposób komunikacji w związku pomiędzy kobietą, a mężczyzną. Mężczyzna, jako urodzony łowca, musi mieć dokładnie wskazane, co ma zrobić, co upolować. Czyli mówimy mu tak, upoluj ten dywan tym odkurzaczem. Teraz, tak, to musi być bardzo precyzyjny komunikat i podany bardzo w takiej ścisłej formie, nie można powiedzieć Posprzątaj mieszkanie, bo to, to, jest, to jest zbyt ogólny komunikat. To, to, to nie jest komunikat dla łowcy, dla, dla, dla drapieżcy. Tak? Drapieżca łowca musi konkretnie wiedzieć, co upolować. Czyli ten dywan upoluj tym odkurzaczem. Weź ten odkurzacz, wyczysz teraz ten dywan, albo wyrzuć te śmieci. Tak? I zobaczycie, jakie cuda się staną. Tak? Natomiast w drugą stronę. Kobieta, która zawsze ogarniała jaskinię, tak. No, też tu trzeba oczywiście zrozumieć to umiłowanie dla porządku w jaskini, czyli w mieszkaniu. Tak, widzi więcej, widzi, widzi bliżej, widzi precyzyjniej, tak. I dlatego no, czepia się. To jest też ewolucyjne, tak. I to jest bardzo potrzebne, bo. Ktoś musi ogarniać szczegóły, ktoś musi ogarniać ogóły i to w połączeniu no jakoś musi funkcjonować. Kiedyś ludzie żyli krócej, więc to trwało krócej. Teraz małżeństwa potrafią trwać, czy związki wiele, wiele lat, więc raczej warto się dogadać i jakby siebie bardziej zrozumieć. Ja e, będę w takiej formie e, może opowiadał trochę o, o relacjach damsko-męskich. Ciekawe, czy to wam się podoba. Napiszcie komentarze. Pozdrawiam.